Gimnazjalista ucieka ze szkoły, by móc złapać ostatniego stworka i zostać najlepszym graczem. Zosia próbuje go zatrzymać, bo widzi, że jej chłopak jest całkowicie uzależniony od gry. Przez tę głupią grę pokłóciłem się z Pawłem. Nie pokłóciłem się z Pawłem przez tą głupią grę, tylko przez ciebie. Możeś mi telefon zabrała. Cię powinieneś leczyć. Ta gra kompletnie wyżera ci rozum. Odwaj się ode mnie. O rany, tam jest. Gdzie jesteś? O jest, fajnie. O, uważaj! O rany, Zosia, nic ci nie jest, co ci się stało? Zosia, boi się coś? Au! Zosia, boi się coś? Dzieciaki, co wam odbiło? No jak pan jeździ? Tu jest szkoła, proszę pana. Wbiegła mi prosto pod maskę. Ale, moja wina, panie dyrektorze, że spokojnie. Nie, już dzwonię na pogotowie. Dobrze, Zosia, jak się czujesz? Coś cię boli? Nic się nie stało, tylko ta ręka mnie strasznie boli. Spokojnie, potrafisz ruszać palcem? Tak sobie. Jak to się stało? To moja wina, ja wychodziłem ze szkoły, grałem w tą głupią grę. I wypadłem prawie pod... Brawo, brawo. Zosia mnie uratowała. Dobrze, natychmiast do mojego gabinetu. Poczekaj na mnie. Powiedziałem natychmiast, dwa razy nie będę... Olek! Przepraszam. Pogotowie już jedzie. Świetnie, posadźmy ją na te... Dobrze. Ostrożnie, ostrożnie! Spokojnie.